To jest. Gdzie jest kod? Where kod? Dobra. Zobaczymy, co tu będzie. Kurwa! Przeskoczyło mnie. Dużo ich tu będzie, nie? Coś tak czuję, że dużo ich tu będzie. That will be bad. Ciągle patrzę na to życie. Może zjemy jakiegoś kurczaka na przykład, albo coś, nie? Zjedzmy tak. Zjedzmy jagódkę. Zjedzmy armbuzika. O, nie mogę już zjeść. O kurde. A mi zjedzonka zostało. Dobrze. A czy może wcale nie, niedobrze? Powoli, po prostu, powoli. Kurwa, powoli? Dobra, nie wiem, bo myślałam, że dwa naraz mi się pojawiły. Ale jest tylko jeden. Czy ja umrę? No kurwa, było blisko. Wypijmy sobie jednak tą jaskółeczkę. Kto będzie tutaj bossem w tym, w tej jaskini? Któryś z tych roślin, czy coś trudniejszego? Czy bać się? Nie ma szczątków z tych dwóch, czemu? Ale skupienie, co? Czemu szczątki nie wypadają z nich? No co jest? Czemu mi się kod wyłącza chwilę po tym, jak zrobię art? Ja właśnie umrę? Chyba właśnie umieram, co? Nie zauważyłam, że tutaj dwa naraz wyskoczyły. Weźmy, wczytajmy ostatni. A! Kurde. Nie włączyłam ten trybu do dodawania deadów. Dobra. To później. Później, ta. Dobra, powoli. Powoli. O. Tutaj.
Obydwa na raz nie wyskoczyły. Dajcie spokój, co? Nie wyskakujcie dwa na raz, plizgę. Podejdę najpierw do tego, co jest tu bliżej. Nie, i tak wyskoczył drugi. Ale nie widzi mnie. Jest jakby uspany. Chyba. Kiedy dostanę lepszy miecz? Albo od kogo mogę kupić? Mogę kupić? Co to? Ludzkie szczątki. Okej. Okay. To jest ten... Leuwarden. Kurwa, jeszcze jeden? O nie, jeszcze jeden się obudził, no. Come on! No. Kurwa, to zaraz znowu zdechnę, no. Czemu one wszystkie mają na sobie ludzkie szczątki? Wszystkie kuźwa bez wyjątku. Dobra. Trochę tego ekspa się tam zebrało chyba, nie? Ale nie ma tutaj są szczątki z niego. No dobra. Czyli to mamy zadanko dla Leuwardena zrobione. Tu widzę, że nie możemy przejść. Z jakiegoś nieznanego mi powodu. To też nic nie daje. Nic więcej nie jesteśmy w stanie tu zrobić. Jeszcze tu spróbuję. Czy nie, bo... Zanim mi się to naładuje... Nie wiem, czy tu coś będzie jeszcze robione z tymi... tą jaskinią? Wygląda tak, jakby miało być, nie? Dobra, jesteśmy guci. Ciekawa jestem, ile od Leuwardena dostaniemy kasy za to, że znaleźliśmy jego kumpla. Tu ze strażnicy stoją, nic z nimi nie zrobię. No nic, no. Musimy się niestety wrócić, bo nie mam ino winko. Z dupcia. Haracz wierzy, ale porywanie dzieciaków... Dokarczmy, idzie potem do młynu. O, tak zrobimy. Idę do karczmy, bo tam jest Leuwarden i idę kupić te winko. I pójdziemy do młynu na dobre zakończenie dnia. I potem idę sobie. O, taki oto plan. Polecam serdecznie. Ale będzie błoto! Jak te plany mogą być wszystko zmienne, co? Na początku miało być tak, że przechadzka do młynu to miała być, kurczę, na początku. A się skończyło na końcu. Dupa blada? Nic nie będzie słyszał. Ja ma wieśniak. O, lipcia. Dobrze idę? Chyba dobrze, nie? Jakoś tak dość długo mi to zajmuje przejście. O, znowu ta dziwna małpka w ogóle. Nie wiem, co to są za małpki. Wydaje mi się, że ja ich wcześniej nie widziałam. Ciekawa jestem, czy one były od samego początku.
Płomienie oglądnie jeszcze spotlight skina do Kamil. Ok. Będzie robione. Jak wszyscy biegną. Dobra. Lewarden, mam nadzieję, że będziesz dawać mnóstwo hajsu, nie? O nie, nie gadaj, że oni się kurde z... Nie... A, dobra. Mogę wejść, nie patrząc na nich. Spoko, dobra. W takim razie Ident Care. Dobra, Wesna. Coś podać? No, muszę kupić od ciebie winko, którym cię upoję. Alkohol średniej mocy. Tylko jedno. Jedno za 10 orenów, dobre. Nie najgorzej. Nie najgorzej. Żebyś jakie wiedziała, co chcę od ciebie dost... twój towarzysz nie żyje. Twój towarzysz nie żyje. Oto jego szczątki. Tego się spodziewałem, niestety. Co go zabiło? Echinopsy. Nic mi ta nazwa nie mówi. No cóż, w takim razie liczę, że dotrzymasz umowy i pochowasz ciało. Ale... Umówiliśmy się. Godny pochówek. Inaczej zapłaty nici. Co rozumiesz przez godny pochówek? Od biedy ujdą podziemia w kaplicy wielebnego. Ja chyba nigdy tego questa nie robiłam, tak mi się wydaje. Nie, zapytaj się. Okej. Chyba nigdy tego questa ostatecznie nie zrobiłam. Prawdopodobnie nawet nie doszłam do tej jaskini, tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że Wesna też mi nie powie zaraz, że mam ten kieliszek wina z tusą. A kieliszki powinny być dwa, tak? No bo przecież jest ona i jestem ja. Kuźwa. Mam nadzieję, że tak nie będzie. Chyba ty. Ała. Gę. Nie? Tak robią gąski. Gę. Tak mnie babcia nauczyła. Jak było naprawdę? Tego nikt nie wie. Dlaczego padło na mnie? Ty się pytasz o głupie rzeczy. Dlatego... Ja się czuję. Mieszkasz na wsi, no to czego się spodziewasz? Mów szybko! Chciałbym pochować pewnego człowieka w krypcie pod świątynią. Rozpaliłeś wieczny ogień. Jestem ci wdzięczny. Rozumiem, że się dogadaliśmy. W podziemiach znajdziesz rozpadający się sarkofag. Będzie w sam raz. Okay. Rozpadający? Możesz go pochować w lesie, jeśli ci nie pasuje. Wolę sarkofag. Czemu czuję, że w tych podziemiach będzie coś nie tak? Mam jakieś takie malutkie przeczucie, że coś tam będzie śmierdzieć. To nie będzie. Ołtarz. O kurde, no nie! No wino jest! Nie musiałam wcale go kupować! No, nie mogę! Głupia gra! Jest i sarkofag. O nie, jakiś upiór się pojawi. Pamiętasz mnie, biały wilku? Pamiętam. Ścigałeś mnie. Ty i twój upiorny orszak. Nigdy nie przestałem, chociaż używasz złego słowa. Dlaczego? By wypełniło się przeznaczenie.
Załóżmy, że ci wierzę. Zdradzisz mi moje? Miecz przeznaczenia ma dwa ostrza. Wiedźminie, jednym jesteś ty, drugim jest. Śmierć? Nie wiem. Co on tu pierdoli za głupoty? Nie ma przeznaczenia, są tylko przypadki. No to akurat nieprawda, nie w jego świecie, nie? To bełkot z jawą, mów tego Sefa, bo znikaj. To bełkot z jawą. Mów czego chcesz, albo znikaj. Gdybym cię nie znał, pomyślałbym, że się boisz, wilku. Maskujesz strach i niezdecydowanie hardymi słowy. Oglądaj się często przez ramię. Zawsze będę tuż za tobą. Endranwa, suwleu tufle. O, ten. Ty drwisz z przeznaczenia. Drwisz sobie z niego, igrasz z nim. Miecz przeznaczenia ma dwa ostrza. Jednym jesteś ty, drugim jest śmierć. Ale to my umieramy. Umieramy przez ciebie. Ciebie śmierć nie może doścignąć, więc zadowala się nami. Idzie za tobą krok w krok, biały wilku. Ale to inni umierają. Przez ciebie. Co on pierdoli? Nie! Czemu z Leo mam walczyć? Kurwa, najebie mi ten Leo. Art mi nie działa. Ja pierdolę. No nie jestem przygotowana na takie rzeczy, no. No kurwa, zabił mnie, no co za szmata. Dobra, szukamy. Który ten? No muszę się chyba szybciej przygotować, co? No Jezu. Co, jaskółkę od razu, nie? Dobra, spróbujemy może tak. Za długo może czekałam z tą jaskółką. Czyli dwie śmierci trzeba będzie dodać. Trzeba pamiętać. Pamiętam. Śmierć. Będę za tobą. To nie wszystko. Jest śmierć. Ale jest też wybór. Nie będę oglądał się za siebie. Znajdę salamandrę. I wypełnię przeznaczenie. Będę czekał, wilku. Endranwa, suwleu tufle. Ty drwisz z przeznaczenia. Ciebie... Wait, no kurwa. No nie pierdziel. No nie! Tańczymy. Co robić? Bo tańczymy. No przestań mnie parować, debilu. No nie mogę, zaraz ocipieję normalnie. To jest normalne, że on mnie aż tak paruje? No nie mogę, ty! Co jest z nim nie tak?
A, bo ja go biłam. A bo on przed chwilą musiał być bity chyba tym silnym, a nie zwinnym. Nie gadaj, że znowu umrę, no. Dawaj, jesteś blisko. Szczątki. To jest czerwony meteoryt. Obrażenia plus 15. Brak miejsca. Ja ci kurwa dam zaraz brak miejsca. Zejrzyj ino winogrono. Nie mogę. Kim był ten Leo w takim razie? What was that actually? Muszę z nim pogadać? Nie, nie muszę. Do zobaczenia. Myślałam, że ten. Może jednak coś będzie. Dobra, idziemy na bałamuconko w takim razie. Idziemy dziabdziu, dziabdziu. Mogę ci coś dać? Ze straganu rzeźniczki dziwnie smakuje. Oj, to może nawet nie być mięso. A, no i jeszcze jedna sprawa. Kurwa, bo trzeba na nim poczekać chwilę. Tu chyba nie ma... Czy jest? Brama młyńska. Nie ma tu chyba ogniska, nie? Tak coś czuję. No jasne, że nie ma, no bo po co? Dobra, idziemy na ognisko w takim razie po drugiej stronie. Poczekamy. Czy ona mówiła o której? Zobaczmy sobie. Zadania. Chyba były w zadaniach, w sumie nie mam pewności. Wiedźmińskie tajemnice. Ludzie i potwory. Do wiedźmy? Powinienem udać się do wiedźmy. Aha, okej, okay, rozumiem. Mamy przeszłości. O, tu jest, nie. Mocniejszy przeciwnik, to nie. Dobra, nie wiem o której. O której ona kazała nam przyjść. Muszę chyba zerknąć szybciutko na telefon. Za mało mi płacą. A, jak to jest? Tutaj. Every day from 7:30 and we'll leave at 11 PM. Okej. Okay. Czyli od 7:30. O Jezu, aż 7 talentów nowych, ale to już następnym razem sobie o tym pomyślę. I... Czyli tak. O, tak o, powinno być spoko. A, dobra pora, że nie za wcześnie, nie za późno. Jezu, ile to się robi dla tych bab, nie? Jak się ten... Muzyka się zmieniła. Czemu? O Jezu, jak to dziwnie wyglądało. Ta berberka się tak pyłuje, nie? Z daleka wyglądała, jakby świeciła. O, taki pył. Nadal to widać na berberkach. Ciekawe, co tu się odwaliło. Jest wesna. Czeka na nas. Aj! Co ty robisz? Geralt. Chyba podniecił na widok. No wreszcie. Myślałam, że już nie przyjdziesz. Straszno tu. Ciarki chodzą mi po plecach. Przyniosłeś wino, jak cię prosiłam? Nie. O, dziękuję. Już nabrałam odwagi. Nabrałam Pokażesz odwagi. Mi teraz młyn? A jakże? Obejrzysz sobie wszystko dowoli. W takim razie pani przodem. Może nie powinnam tam wchodzić. Jeszcze mi się nowa sukienka pobrudzi.
Nie ma strachu. Wiedźmin znajdzie sposób i na to. Tak? Wypierze sukieneczkę? O, jakaś kurtyzana. Parze leziesz, Matole. Co jest? W starym młynie znowu straszy. Tak. Trzeba by wiedźmina ściągnąć, albo magika jakiego. Jak są potrzebni, to nigdy ich nie ma. Poczekamy, zobaczymy. Fajna scena, podoba mi się. Zając nie ucieknie. Racja, nie ma co narażać ludzi. Straszy w tym młynie, straszy, no. Cycki. Dobra. Zrobione mamy wesnę. Wrócę się jeszcze do tego Leivardena, zobaczyć ile mi kasy da. I kończę na dzisiaj. Jutro sobie te rozdamy. Talenty. O, może jakiś gul będzie po drodze. Bo mi jeszcze krwi gula potrzeba, nie? Chociaż nie wiem, gdzie one się spełnią. To też dość problematyczne. O, z Barges, tu topiec. Co, że tu? Ile expa za niego dostaję, bo ja w sumie nie wiem. Co to? Pył śmierci. Ok. Na pewno się przyda. Można by było jeszcze wielebnego okręcić z tego, co ma. Chyba nie szłam do niego, tak mi się wydaje. Jęczała Franca. A widzisz. Może lubi. Mało ekspa dostaje za te potwory, kuźwa. Nie widziałam. Kurde, nie mogę, nie jestem w stanie tak szybko sprawdzić, ile dostaję expa, nie? Patrzę na powtórkę teraz. Plus 45 chyba? Albo plus 4? To już sama nie wiem. Dajcie jakiegoś gula, co? Tokio Ghoul? Ty, w sumie Leivardena może nie być o tej porze, nie? To on tam będzie już przesiadywać całe życie. Już, po wszystkim. Spóźniłeś się. O, jest ghoul. Okej. Ty, a to nie jest tak, że te gule to wyskakują właśnie przy jakichś takich opuszczonych domach, czy coś? Siuśka na wierzchu. O, muszę zgłosić się do Klecksteina po nagrodę, czyli już? Fajnie. To już mam i Klecksteina, i Leivardena w jednym, nie? W jednym miejscu. Fajnie.
Pytanie, czy będą o tej porze. Ciężka służba. Tak nie, to poczekam na nich, no. W samo sedno. Mówią na nie bargesty. Lepiej zachować czujność. Dzięki za info, że to bargesty i no. Nie wiedziałam. Dobra. No nie ma, kuźwa. Ani jednego, ani drugiego. O, jest Kalkstein. Dobra. Co cię tu... Ponoć potrzebujesz krwi gula. Masz ją? Spokojnie. Najpierw zapłata. Ta krew jest mi potrzebna do badań. No dobrze, ale najpierw zapłać, no co? Albedo? Co to jest? Podstawy alchemii. A, dał mi, a ja... Muszę jeszcze raz przemyśleć tę formułę. Aha, podstawy alchemii już mam. Ale useless. Dobra, poczekajmy na Loi Vardena, zobaczymy. Mam nadzieję, że przyjdzie, bo jak nie przyjdzie, to też będzie kicha. Muszę bardziej oszczędzać. Musisz, no. Hej tam! Może powinienem się pośpieszyć? Ty, nie ma go. A jest, dobra. Siedzi na innym miejscu po prostu. Jakieś wieści? Pochowałem twojego towarzysza. A więc tak skończył. Gdzieś w zapadłej wiosce. To był godny pochówek. Ma nawet własny sarkofag. No cóż, w takim razie mogę z czystym sumieniem wyruszyć do Wyzimy. Nie zapomniałeś o czymś? No tak, oto twoje 200 urenów. No właśnie. Dobra. Mamy w takim razie porobione. Mamy 400 urenów. Trzeba by było jeszcze się pobić. Myślę, że do jutra sobie przeczytam na necie, w jaki sposób się bije, żeby wiedzieć i no, jutro będziemy farmić kaskę, nie? No, a tymczasem zapisik ładny i dobranocka.